Jeżeli stawiamy sobie takie prowokacyjne pytanie, czy Europa zmierza do zagłady, to na pewno nie widzimy Europy jako ziemia i wody od Uralu do Gibraltaru, bo ta ziemia i te wody przetrwają. Natomiast nie wygląda na to, wiele wskazuje na to, że może upaść najwspanialsza cywilizacja, jaka na świecie dotychczas powstała, cywilizacja łacińska. Może upaść, zmierza ku zagładzie. I teraz jeżeli pytamy się, jakie czynniki sprawiają, że ta cywilizacja może przetrwać lub upaść. Kondycja gospodarcza przede wszystkim, bo w polityce, w całym życiu publicznym wygrywa nie ta sprawa, która jest słuszna. Wygrywa ta sprawa, o którą najlepiej walczono, czyli wygrywa siła. Jeżeli ktoś ma rację, a nie zbuduje siły, tej racji nie obroni, to przegra. Więc my musimy po pierwsze zbudować siłę, a po drugie wiedzieć, w jakich celach tę siłę używać. I to jest kondycja cywilizacji. I teraz pytamy się, z czego powstaje siła i dobrobyt, dostatek? Z czego to jest? Jedni odpowiadają, że z zasobów ziemi, z zasobów przyrody, inni już tak bliżej prawdy mówią, że z pracy ludzkich rąk. Tak. Przecież Japończycy po II wojnie światowej byli zniszczeni do cna, do zera. Nie mają żadnych zasobów. Oni nie mają ani żyznych gleb, ani surowców naturalnych, a w ciągu jednego pokolenia zbudowali dobrobyt i potęgę. Pracą. Wszystko sprowadzali, wszystko sprzedawali w świat i zarabiali. Efektywną pracą. Ale jak się głębiej zastanowimy, dlaczego u nich jest efektywna praca, a u nas nie? Z czego się bierze ten dobrobyt? Otóż ten dobrobyt bierze się z zasad. Proszę Państwa, jeżeli ludzki świat uporządkowany jest wedle słusznych norm, to w tym momencie produktywność jest taka, że tworzymy dobrobyt. Tworzymy dobrobyt, więc budujemy swoją siłę, swoje poczucie komfortu i swoje poczucie bezpieczeństwa. I cywilizacja łacińska może przetrwać, jeżeli wróci do tych zasad, na których została stworzona. Bo te zasady, przestrzeganie norm i zasad cywilizacji łacińskiej spowodowało, że tu powstał dobrobyt. Ja mówię o Europie, ale to trzeba myśleć szerzej, Zachód, bo przecież cywilizacja łacińska przejechała również z emigracją do Stanów i zbudowała Stany Zjednoczone. Dało się zrobić ten dobrobyt. Nie dlatego, że tam czytali Gazetę Wyborczą, tylko tam czytali Pismo Święte. I właściwie niczego innego do czytania nie mieli. Jeżeli ktoś umiał czytać i pisać, a niewielu umiało, to czytało Pismo Święte. I na tym budowali swoje zasady współżycia społecznego i gospodarczego. I tam powstał dobrobyt, i tam powstała potęga. I do tego musimy się odwołać. Jeżeli patrzymy na bliższe nam otoczenie, jeżeli popatrzymy na Sowiety, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, obozów natworzono mnóstwo, zaganiano ludzi do pracy od świtu do nocy, a i nocami pracowali biedacy, także ginęli masowo, prawda, przywozili następnych i ginęli, ale ta praca nie była efektywna. Kołchozów, sowchozów nabudowali bardzo wiele i nadal było nieefektywne. Powołali jakiś główny zarząd obozów, gułag, główne uprawnienie łagieri. Tak? I nic to nie dało. I nadal praca była nieefektywna. Jeżeli teraz uczymy się na tych analogiach historycznych, to patrzymy, że jeżeli Europa staje się coraz mniej efektywna, coraz bardziej odchodzi od norm i zasad cywilizacji łacińskiej, to ten fakt, że powołano gułag, czyli taki główny zarząd obozów europejskich w postaci Unii Europejskiej, no to myślicie Państwo, że to coś da. Nic nie da, tak jak nie dało w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, tak i w Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, nic to nie da. Bo nie z tego bierze się dobrobyt. My musimy wrócić do jasnych zasad i te zasady muszą być wyrażone językiem i sposobem zrozumiałym przez każdego człowieka na ulicy. Debaty akademickie są trudne, debaty polityczne są załgane i zaszumione takim wymową propagandową. To jest zupełnie niezrozumiałe i głupie.
Natomiast ludzkim językiem, tak jak rozmawiamy w domu, na ulicy, w sklepie, musimy sobie powiedzieć, do jakich zasad musimy wrócić. Oczywiście wymagałoby to bardzo długiego wykładu, a tutaj tych minut jest mało. Więc mogę tylko ograniczyć się do tego, że odejdźmy od abstraktów i zajmijmy się tylko rzeczami konkretnymi, bo są bardziej zrozumiałe. W wymiarze konkretnym, więc w wymiarze gospodarczym, te zasady sprowadzają się właściwie do poszanowania własności. Jeżeli żyjemy w takim świecie, w którym wszystko, co każdy z nas wytworzy, jest nasze wspólne, to ten świat musi ulec zagładzie, bo nigdy nie będzie efektywny. I przecież Stany Zjednoczone, pierwsi imigranci, którzy tam wylądowali, stanowili czystą komunę. Oni sobie już na statku napisali regulamin komuny, że to będzie wszystko, co zrobią, to będzie nasze wspólne. Po czym przez dwie zimy wszyscy wymarzli i zostały niedobitki. Indianie ich tam indykami utrzymali i do dziś oni mają święto indyka, prawda? Czczą tego indyka, bo pozwolił tym niedobitkom przeżyć, ale nie przeżyli tylko ci, którzy mieli w nosie te zasady, że nasze wspólne. Przeżył tylko ten, kto przyjął zasadę, że to, co ja zrobię, jest moje. I ja i moje dzieci z tego będą żyć, moja żona, moi bliscy, i podzielę się z bliźnimi, tak. Ale oni się podzielą ze mną swoimi owocami pracy. I ci ludzie zaczęli tworzyć gospodarkę i życie społeczne oparte na poszanowaniu własności. A poszanowanie własności to nie jest nasze wspólne, bo jak jest wspólne, to jest niczyje. Mówiąc właśnie takim językiem potocznym i trywialnym. Proszę Państwa, własność jest pojęciem abstrakcyjnym, ale oznacza relację między podmiotem a przedmiotem, między człowiekiem a czymś, co człowiekiem nie jest. I co do kogo należy, to jest własność. A jeżeli wprowadzono nas teraz w świat, w którym własność jest konsumowana przez instytucje, które posiadają osobowość prawną, to oznacza, że są instytucje, które funkcjonują na takich prawach, jakby były człowiekiem i jakby przysługiwała im własność. I one władają rzeczami. I władają rzeczami w takim stopniu, że wszystko, co wytworzymy, jest własnością tych instytucji. I w tym momencie jesteśmy wywłaszczeni, jesteśmy przedmiotami własności instytucji państw, które traktują nas jako zasoby, z których oni czerpią dochody. I my pracujemy na nich, na naszych nadzorców i na te wszystkie instytucje, a nam zostają tylko resztki. Dlatego, że odeszliśmy od poszanowania prawa własności. I musimy do tego wrócić. Jeżeli do tego nie wrócimy, to cywilizacja łacińska na pewno się skończy. Bo bez poszanowania własności cywilizacji łacińskiej nie ma. To jest jedna z fundamentalnych zasad materialnych konstruujących nasz byt i budujących naszą siłę, nasz dostatek i nasze poczucie bezpieczeństwa. Namawiam wszystkich, aby tego właśnie strzec. Jeżeli żyjemy w kraju, w którym 80 parę procent produktu krajowego brutto, to znaczy 80 kilka procent tych dóbr, które rzeczywiście wytworzyliśmy, znajduje się w rękach władz, to znaczy, że jesteśmy w najgorszej niewoli. To przecież od czasów prehistorycznych nie było takiej niewoli. Niewolnik w starożytnym Rzymie dostawał jakieś ochłapy, za które po iluś latach mógł się wykupić, sam siebie mógł kupić i być wolnym, lub ktoś go mógł wykupić. My ani siebie sami nie możemy wykupić, ani nikt inny nas nie może wykupić. Jesteśmy niewolnikami w 100%. Zostawiają nam tylko możliwość wyboru, czy dzisiaj zjemy twarożek, a jutro kaszankę, czy odwrotnie. Bo zostawiają nam tylko na pieniądze na egzystencję. I to jest przyczyna naszego upadku, na przykład naszej Polski w stosunku do Zachodu, który jeszcze miał lepszą kulturę prawną i materialną. Jeżeli nam ograbiono nas z zasobów materialnych po PRL-u, mieliśmy jakieś spore oszczędności, jeżeli nam zdeprecjonowano pieniądz, także jakieś śmieci nam po kieszeniach zostały, nie mogliśmy kupić kapitału i udostępniono rynek kapitałowy, to wszystko, co się opłacało w Polsce, należy do obcych, bo kupili za grosze, a my zostaliśmy niewolnikami na naszej polskiej ziemi. Jeszcze się dziwię, że ta ziemia jest polska przy tych rządach. Więc generalnie musimy się, jeżeli mnie pytają koledzy politycy,
Za jakim czynnikiem powinniśmy się opowiadać w wyborach i co, jakie kryterium powinniśmy brać pod uwagę? Otóż nie powinniśmy głosować i wspierać w żaden sposób żadnej opcji politycznej, która uważa, że ucisk 80% ucisk podatkowy jest dopuszczalny, bo nie jest dopuszczalny. I to nie tylko powinien być zmniejszony ucisk o 2% czy o 0,2%. Tylko powinien być zmniejszony na początek 2 lub 4 razy, a potem zmniejszany dalej. Żebyśmy zaczęli być właścicielami owoców naszej pracy i żebyśmy sobie zbudowali własne bezpieczeństwo, dobrobyt i bezpieczeństwo i dostatek i siłę naszego państwa. Dziękuję bardzo.